Już blisko 1300 wniosków oświadczenia z programu rządowego Rodzina 500+ na nowy okres zasiłkowy wpłynęło od 1 sierpnia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. Aby zapewnić sobie płynność wypłat z programu, wniosek należy złożyć do końca sierpnia. Rodzice, którzy zrobią to w tym miesiącu, mogą liczyć na to, że pieniądze trafią na ich konta już w październiku. Jeśli wniosek zostanie złożony miesiąc później, czyli we wrześniu, to jego wypłata nastąpi najpóźniej do 30 listopada. Nowe wnioski po pozytywnym rozpatrzeniu zagwarantują nam wypłatę do końca października 2018 roku. Poza tradycyjną metodą, wnioski o świadczenia wychowawcze można wysłać pocztą lub złożyć online. Trwa rekrutacja do Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Chówców Pracy w Tarnowie. Oferta skierowana jest do młodzieży w wieku od 15 do 18 lat. W roku szkolnym 2017/2018 nowością w ofercie kształcenia będą klasy patronackie zakładów mechanicznych o profilu ślusarz-spawacz oraz firmy Taml o profilu operator-obrabiarek skrawających. Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Chówców Pracy w Tarnowie w porozumieniu z Zespołem Szkół Niepublicznych, który działa u nas na obiektach, prowadzi nabór intensywny. W tym roku mamy nowość, dwie klasy patronackie we współpracy ze zakładami mechanicznymi. Tam mamy zawód ślusarz-spawacz i druga klasa patronacka we współpracy z fabryką silników elektrycznych Taml. Nowy zawód proponujemy młodzieży, operator obrabiarek skrawających i maszyn CNC. Liczymy na zainteresowanie młodzieży z Tarnowa i okolic, gdyż po ukończeniu cyklu w zasadniczej szkole zawodowej w tych właśnie klasach patronackich jest możliwość zatrudnienia w tych zakładach pracy. Zajęcia w tych dwóch klasach patronackich odbywają się oczywiście na terenie tych firm, co jest nowością i ciekawostką. Daje też duże nowe pola do zdobycia umiejętności zawodowych właśnie w tych zawodach w profesjonalnych firmach. My ze swojej strony osobom, które zdecydują się, aby być uczestnikami Centrum Kształcenia i Wychowania, oferujemy dla zainteresowanych również internat, bezpłatne wyżywienie i status pracownika młodocianego, co wiąże się z comiesięcznym wynagrodzeniem, opłatą wszystkich składek ZUS-owskich i wliczeniem tych lat nauki do stażu pracy zawodowej. Więcej informacji na stronie internetowej Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie. Do 11 sierpnia trwają zapisy do trzeciej edycji ogólnopolskiego przeglądu piosenki aktorskiej. W przeglądzie mogą wziąć udział wszyscy nieposiadający dyplomu Wyższej Szkoły Muzycznej lub Aktorskiej bez ograniczeń wiekowych. Uczestnicy mogą wystąpić solo lub w duecie. Jest już to trzecia edycja ogólnopolskiego przeglądu piosenki aktorskiej w Tarnowie. Jeszcze do piątku czekamy na zgłoszenia, na chętnych, niezależnie od wieku. Warunek jest tylko taki, że nie można mieć dyplomu szkoły aktorskiej, wyższej szkoły aktorskiej lub muzycznej. Wszystkich chętnych zapraszamy na fanpage na Facebooku pod hasłem Ogólnopolski Przegląd Piosenki Aktorskiej. Znajdziecie tam Państwo regulamin i kartę zgłoszenia. Przewodniczącym jury będzie w tym roku pan Artur Barciś, który jednocześnie wystąpi jeszcze z recitalem Artur Barciś Show. Tegoroczny ogólnopolski przegląd piosenki aktorskiej odbędzie się 1 i 2 września. Debiut. Pod takim hasłem odbędzie się koncert zespołu Inside Jokers. Koncert organizowany jest przez Fundację Impuls Rozwoju w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki Eureka Festival 2017. Na scenie wystąpi grupa trzech tarnowskich skrzypaczek, które wykonują repertuar autorski oraz takich artystów jak Michael Jackson, Bee Gees, Brushy One String czy Rachel. Koncert odbędzie się 9 sierpnia w piwnicach Tarnowskiego Centrum Kultury o godzinie 20. Little